Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska, reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lasala. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać i podziękować za to, że zdecydowaliście się spędzić to dzisiejsze popołudnie uczestnicząc w dyskusji Świat 10 lat po kryzysie, co dalej, którą organizujemy we współpracy dzięki wsparciu Fundacji imienia Friedricha Eberta. I chciałem bardzo serdecznie podziękować, że zaproszenie do udziału w dzisiejszej dyskusji przyjęło tak zaczne grono panelistek, panelistów. Chciałbym przedstawić pani profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, Szkoła Główna Handlowa, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Chciałem przywitać redaktora Rafała Wosia, Tygodnik Powszechny, autora książek Dziecięca choroba liberalizmu to nie jest świat dla pracowników. I wreszcie chciałem złożyć specjalne podziękowanie za to, że przybył specjalnie do Polski, do Warszawy na tę dyskusję pan profesor Andreas Nelke, profesor autorytetyczny Uniwersytet imienia Goethego we Frankfurcie nad Menem. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Nasze spotkanie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie Fundacji imienia Friedricha Eberta. Chciałem zaprosić współgospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana dyrektora Ernsta Hildebranda, o rozpoczęcie naszej dyskusji. Pan Ernst Hildebrand, dyrektor Fundacji imienia Eberta, przedstawicielstwo w Polsce. Dziękuję bardzo, aber ich werde nicht Polnisch sprechen, weil ich dieser Sprache überhaupt nicht mächtig bin. Vielleicht in 2 Jahren oder so, dass ich dann halbwegs vernünftig ein paar Worte auf Polnisch sprechen kann. Also, wir freuen uns natürlich auch, dass Sie da sind. Es ist immer interessant, über solche Themen zu diskutieren. Wir freuen uns, dass wir mit dem Lasalle-Zentrum einen bewährten Partner für eine, wie heißt es, progressive Debatte auch in Polen haben. Ist ja nicht so offensichtlich. Und es ist natürlich auch ein ausgesprochen interessantes Thema. Also wie wir angefangen haben, hier einzuladen, über das Programm nachzudenken, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, wie war das eigentlich vor 10 Jahren mit der Krise, was waren die Erwartungen, was waren allerdings auch die Versprechungen der Politik in diesen Zeiten. Und wenn man sich das heute anschaut, muss ich sagen, persönlich habe ich da jetzt nicht gerade das Gefühl, dass wir große Fortschritte gemacht hätten. Die Erwartungen, dass es der Politik gelingen würde, die Finanzmärkte wirklich einzuhegen und zu regulieren, glaube ich, war eine völlige Illusion. Die Vorstellung, dass es gelingen könnte, Banken so zu regulieren, dass sie nicht mehr too big to fail sind, hat sich auch als völlige Illusion erwiesen. Die sind even bigger than at their time. Die Versuche in Europa, eine koordinierte und tragfähige langfristige Wirtschaftspolitik unter den Bedingungen zu entwickeln, haben sich, glaube ich, auch nicht sonderlich bewährt. Also ich glaube, dass die Politik der Euro-Rettung, die ja in der Folge der Finanzkrise notwendig war, letztendlich nur dazu geführt hat, dass man ein weiteres Schicht auf dem Kartenhaus aufgebaut hat, das die europäische Wirtschaftsordnung im Moment darstellt. Ich glaube, dass das Ganze im Grunde genommen, wenn es instabil werden wird, sogar noch viel kritischer sein wird als bei der letzten Finanzkrise. Also letztendlich, glaube ich, haben wir keine großen Fortschritte bei den zentralen Versprechungen der Einhegung des Finanzkapitalismus gemacht, sondern im Gegenteil. Also, das ist sicherlich genauso instabil und gefährlich, wie es 2008 war. Und wir haben natürlich auch politisch letztendlich sind die Erwartungen nicht erfüllt worden. Ich erinnere mich noch, wie damals deutsche Intellektuelle eben erklärt haben, das Ende des Neoliberalismus ist gekommen, jetzt kommt wieder die Zeit der linken Mitte, des progressiven politischen Diskurses. Die Gegner haben ihre Glaubwürdigkeit verloren. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben seitdem in den letzten 10 Jahren auch politisch keine Erfolge zu verzeichnen gehabt. Die linken Positionen sind nicht gewachsen in der Zustimmung in der Bevölkerung. Wir haben es nicht geschafft, aus dieser ideologischen Unglaubwürdigkeitskrise des Finanzkapitalismus irgendein Kapital für die Linke zu schlagen, was in erster Linie, glaube ich, auch ein Versagen von uns selber ist. Andreas Nölke ist einer derjenigen, die versucht haben, dieses Versagen zu reflektieren und auch konzeptionell damit umzugehen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Andreas heute hier ist, weil ich glaube, er ist in dieser doch relativ einförmigen deutschen Debatte zu diesen Themen einer der
interessantesten heterodoxen Denker, würde ich sagen. Ja, insofern, also vielen Dank, Andreas, dass du da bist. Ich bedanke mich natürlich auch bei den anderen Teilnehmern für ihre Teilnahme. Und ich freue mich auf eine interessante Debatte. Und vielen Dank natürlich an Micha, dass das Ganze hier organisiert hat und moderiert. Danke. Raz? O, teraz działa. Nasze spotkanie będzie oczywiście miało charakter rozmowy, do której także Państwa zachęcimy, ale na początek chciałem zapytać nasze grono w panelu, zanim przejdziemy do tego pytania, które jest w tytule, czyli co dalej, czyli co czeka nas w najbliższej przyszłości, to chciałem zapytać najpierw o diagnozę, to znaczy o określenie miejsca, w którym znajdujemy się dzisiaj, 10 lat po kryzysie, ponieważ gdy ten kryzys rozpoczął się w 2008 roku, pojawiło się wiele komentarzy, wiele analiz dotyczących tego, że upadł pewien porządek. Mówiono, że żyjemy w czasie interregnum, czyli okresie, kiedy stare umarło, a nowe się jeszcze nie narodziło. I moje pierwsze pytanie do Andreasa Delke to właśnie pytanie, gdzie my się znajdujemy? Czy znajdujemy się w zupełnie nowym porządku społeczno-ekonomiczno-politycznym w porównaniu do tego, co było przed kryzysem? Czy też po prostu mamy do czynienia ciągle z kontynuacją, czy też z jakimś nowym paradygmatem? Więc jeśli mógłbym Cię poprosić właśnie o interpretację tego, gdzie się znajdujemy. Ja. Sehr gerne, vielen Dank. Ich denke, dass wir immer noch in dieser Interregnum-Phase sind und diese Interregnum-Phasen dauern länger, als wir häufig annehmen. Wenn wir uns die Geschichte des Kapitalismus im 20. Jahrhundert anschauen, kann man sagen, dass es relativ stabile Phasen des Kapitalismus gibt, die so für ungefähr 20, 30, 40 Jahre angedauert haben und dann in längeren krisenhaften Phasen sich ablösen. Wir hatten beispielsweise eine Phase des liberalen Kapitalismus in dem frühen 20. Jahrhundert bis in die 20er Jahre. Diese Phase des liberalen Kapitalismus ist dann zusammengebrochen in der Krise der 30er Jahre. Eine Krise, die lange angehalten hat, ungefähr 10 Jahre angehalten hat. Wir hatten dann eine Phase des Kapitalismus, den ich als organisierten Kapitalismus bezeichnen möchte, die dann ebenfalls relativ lange angehalten hat, bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, wo es zum Beispiel Finanzmärkte gab, die national kontrolliert waren, wo es Kontrollen gab für grenzüberschreitende Kapitalflüsse und Ähnliches. Und wir haben seit den 1980er Jahren eine Phase des Kapitalismus, die sehr liberal ausgeprägt ist. Und aus meiner Perspektive bricht diese Phase des liberalen Kapitalismus gerade zusammen, beginnend mit der Finanzkrise 2008. Und wir sehen gerade die Anfänge einer neuen Phase des Kapitalismus, die wieder viel stärker organisiert ist, wo der Staat wieder eine viel größere Rolle spielt als in den letzten 30, 40 Jahren, wo nationale Kontrolle eine größere Rolle spielt, wo Ideen des wirtschaftlichen Liberalismus wieder zurückgedrängt werden. Wir sehen das mit dem Aufstieg des Staatskapitalismus beispielsweise in Ländern wie China, aber auch mit der Unternehmierung des liberalen Kapitalismus in vielen westlichen Ländern. Wir sehen das in Form des Aufstiegs populistischer, rechtspopulistischer Bewegungen in vielen Ländern, auch des Westens. Wir sehen, dass selbst liberale Regierungen, wie zum Beispiel die deutsche Regierung, anfängt jetzt wieder über Industriepolitik zu sprechen. Eine klare Abkehr von liberalen Prinzipien. Und ich denke, dass das alles Anzeichen sind für eine Zeitenwende im Kapitalismus. Der Kapitalismus selbst wird nicht unbedingt zusammenbrechen. Aber wir werden wieder weggehen in den nächsten Jahren von dem Siegeszug des liberalen Kapitalismus, der in den 80er Jahren begonnen hat. Und ich denke, wir werden eine viel größere Rolle wieder sehen für den Nationalstaat, für nationale Kontrolle, für Industriepolitik und ähnliche Dinge. Da jeszcze wrócę w drugiej rundzie do Andreasa Nelke, aby zapytać się
o szczegóły, jak ten kapitalizm przyszłości będzie wyglądał. Natomiast chciałem zwrócić się do pani profesor Mączyńskiej i jako do osoby, która obserwuje świat gospodarki i świat rynków, ponieważ ten kryzys był też interpretowany, że ten kryzys pokazał wszechwładzę rynków finansowych, że ona może być zgubna dla ładu społecznego, dla gospodarki. I moje pytanie brzmi, czy 10 lat po kryzysie finansowym rynki są słabsze czy silniejsze? Czy według pani są poddane lepszej kontroli w tej chwili politycznej, demokratycznej? Czy też zrobiono w tym zakresie mniej niż powinno było się zrobić? Jeszcze raz dobry wieczór. Ja uważam, podzielam opinię, która tutaj padła, że jednak te rozwiązania, które zostały wprowadzone, one no, zostały wprowadzone pewne mechanizmy kontrolne dodatkowe, ale one w gruncie rzeczy są rozczarowujące. Są, no, nie uzyskujemy tego, o co chodziło, czyli większego porządku w gospodarce. I teraz nie brakuje opinii, że kryzys taki, jaki przeżyliśmy w 2008 roku, wróci tylko ze zdwojoną siłą. Przykład, no, funkcjonowanie agencji ratingowych. Agencje ratingowe funkcjonują według zasady, że kontrolowany, oceniany płaci oceniającemu. Od dłuższego czasu ekonomiści zwracają uwagę, że to jest rozwiązanie kryzysogenne i nie wiem, państwo zapewne widzieli albo czytali książkę Michaela Lewisa The Big Short, a film był Big Short, gdzie była pokazana agencja Standard & Poor's, gdzie na pytanie analityka, dlaczego daliście ocenę papierom wartościowym same A, czyli same piątki, a wiedzieliście przecież, że to są słabe papiery, odpowiedź padła w tym filmie, no przecież gdybyśmy nie dali, to poszliby do innej agencji. Więc to tylko jest jeden z przykładów siły rynków finansowych, a zarazem słabości rynków finansowych. Jest taki rysunek ciągle, on mi stoi, mam tutaj rozmowę na ten temat z panem Andrzejem Mleczko, kiedy on narysował wspaniały rysunek i bardzo mu zazdroszczę tego rysunku, bo on w jednym rysunku powiedział więcej niż to, co ja mogę w 15 minut mówić. Narysował Pana Boga. Pan Bóg niesie globus, a idzie w kierunku z napisem serwis, czyli świat się popsuł. Pan Bóg niesie do serwisu. Powstaje pytanie, kto ma być tym serwisantem. I moim zdaniem rynki finansowe narzucają zasady serwisowania. I to dobrze nie wróży. Ale ja bym chciała, ja nie wiem ile czasu mogę mówić, ale proszę mi dać znać, jak będę musiała skończyć. Otóż, bo powstaje pytanie, dlaczego się tak dzieje, bo gdybyśmy popatrzyli na to, co się obecnie dzieje i na co zwraca się uwagę na przykład corocznie w Davos, to nasila się kryzysogenność, rośnie częstotliwość kryzysów, narastają różne, pojawiają się różne formy kryzysów. Mamy kryzys globalizacji, mamy kryzys neoliberalizmu, czyli takiego właściwie skompromitowania się neoliberalizmu. Mamy kryzys demograficzny, demograficzno-imigracyjny. No ja, mamy kryzys stopy procentowej. Proszę Państwa, tradycyjne rozwiązania, które były ukierunkowane na naprawę, poprawę, pobudzanie gospodarki, czyli polityka monetarna, tracą, właściwie to są wybite zęby polityki monetarnej, bo mimo dodrukowywania pieniędzy, luzowania polityki, stopy procentowe wciąż się utrzymują na niskim poziomie, a inflacja, w Szkole Głównej Handlowej niedawno się odbyło posiedzenie w poszukiwaniu inflacji. Proszę Państwa, niedawno to byłoby nie do pomyślenia. Jakie poszukiwanie inflacji? My nie chcemy inflacji. Otóż my chcemy inflacji na określonym poziomie pobudzającym gospodarkę, a tymczasem już był okresy deflacji, a więc
usypianie gospodarki, czyli polityka monetarna ma jakby wybite zęby trochę. I to pokazuje, że namnożyło się pieniądz, z jednej strony duża ilość pieniądza, który nie znajduje ujścia odpowiedniego. I teraz powstaje pytanie, dlaczego? A jak nie znajduje ujścia w sektorze realnym, to znajduje ujście w sektorze spekulacyjnym, czyli to, co się dodrukowuje, wraca do sektora spekulacyjnego, finansowego. I teraz ostatnia część, chciałam to powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, bo pan pytał o diagnozę. To dlaczego tak jest? Dlaczego taka bezsilność w gruncie rzeczy w świecie panuje? Bo jeżeli ten kryzys na przykład nierówności społecznych, pani Christine Lagarde, trudno jej zarzucić, że jest przeciwniczką kapitalizmu, ale ona prawie na każdym corocznym spotkaniu w Davos grzmi, że jeżeli nie będzie się zapobiegać narastaniu nierówności, no to dojdzie do tego, co jeden z najbogatszych biznesmenów powiedział kiedyś, że rozniosą nas widłami, na widłach nas rozniosą, tych bogatszych. Odbył się w 2014 taki charakterystyczna konferencja, która się nazywała Inkluzywny Kapitalizm. Ale porozmawiali, rozjechali się, bo to byli najbogatsi tego świata, Rockefellerowie, Rothschildowie, Clintonowie, książę Karol i tak dalej. I nic z tego nie wyniknęło poza strachem, poza pokazaniem strachu, że coś się niedobrego dzieje. A co się niedobrego dzieje i dlaczego? No przede wszystkim jest zagrożenie sekularną stagnacją, czyli stagnacją na wieki wieków. Amen. Czego doświadczają już kraje wysoko rozwinięte? Mamy strefę euro, stopa wzrostu około 1%. Tak? I teraz i o tej sekularnej stagnacji mówią nobliści, tacy jak Krugman, ale też inni profesorowie, Summers i inni. I teraz dlaczego tak jest? Otóż no, wkroczyliście my w krajach, cały szereg jest, świat się chwieje w ogóle, a chwieje się z powodu tego zachwiania różnego rodzaju proporcji. Proporcji w sferze podziału majątku, jak zachwiane są proporcje, to świat się chwieje. Proporcji w sferze między sektorem finansowym i sektorem realnym. I teraz mamy do czynienia w świecie wysoko rozwiniętym z syndromem gospodarki nadmiaru. Pułki się uginają. Nie ma tu w sali osoby, która by nie mogła czegokolwiek kupić, jeśli tylko ma pieniądze. Nie kupi w kraju, kupi za granicą. Ale producenci walczą, muszą walczyć, czy handlowcy, o każdego nabywcę. Walczą, używając często nieetycznych metod. W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ukazała się książka dwóch noblistów, Schillera i Akerlofa, zresztą ona też się ukazała w Niemczech, przekład tej książki. Książka się nazywa Złowić frajera, a podtytuł ma Ekonomia manipulacji i oszustw. W języku niemieckim to trochę inaczej zostało przetłumaczone, ale tam był Fishing for Fools, oryginalny tytuł po angielsku, więc dlatego przetłumaczone zostało złowić frajera, gdzie pokazane jest, jak bardzo w tej gospodarce nadmiaru producenci walczą. I teraz o klienta. Całkiem niedawno u państwa, co podziwiam bardzo, w Niemczech, ukazała się książka pana profesora Colliera z oksfordzkiego profesora, która się nazywała po angielsku The Future of Capitalism, a u państwa przetłumaczone zostało jako Socialer Capitalism, coś takiego, tak? Ale oryginał się ukazał w listopadzie, a Niemcy już mieli w lutym tę książkę w rękach. I pan profesor Collier używa pojęcia, uwaga, społeczeństwo Rottweilerów. Czyli my wykształtowaliśmy sobie w tych latach, od lat 70. czy 80. od czasu dominacji neoliberalnych rozwiązań, społeczeństwo Rottweilerów. On daje takie propozycje, które się na pewno nie wszystkim podobają, różne podatkowe i inne, żeby temu się przedstawić. Zupełnie
ostatnie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak kryzys, jeden kryzys, drugi kryzys, trzeci kryzys, wiecznie mamy jakieś kryzysy. Dlaczego to oznacza, że system słabnie? A dlaczego? Moim zdaniem właśnie to przesilenie cywilizacyjne następuje. A co to jest przesilenie cywilizacyjne? Kiedy jedna cywilizacja się kurczy, a druga napiera. I my jesteśmy, mamy rozwiązania stosowne do starej cywilizacji, na przykład przede wszystkim do cywilizacji przemysłowej, a rzeczywistość jest inna i te stare rozwiązania nie pasują. Pojawiają się różnego rodzaju konflikty i nie sposób jest wyjść z tego obronną ręką. Otóż ja napisałam taki tekst, gdzie napisałam modele kapitalizmu, granice ewolucji. Jest mi bardzo bliska opinia pana profesora Wallersteina albo Wallersteina, który mówi, że koniec kapitalizmu jest taki drogowskaz, koniec kapitalizmu wkrótce. A to wkrótce zostało skreślone i napisane koniec kapitalizmu już teraz. Więc ja, to jest opinia, z którą trzeba się liczyć, dlatego że nowa cywilizacja, ta czwarta rewolucja, bo pierwszej, symbolem pierwszym jest maszyna parowa, symbolem drugiej żarówka, symbolem trzecim komputer, a symbolem czwartym jest, czwartej rewolucji, jest sztuczna inteligencja. I do tych rozwiązań sztucznej inteligencji, uberyzacja tutaj w grę wchodzi też, czyli platformowe różne biznesy, kompletnie nie pasują stare przepisy. To nie przypadkowo żaden kraj sobie z Uberem i z uberyzacją, z Facebookiem, Googlami nie może sobie porządnie poradzić. To pokazuje, że stare rozwiązania kompletnie nie pasują do nowej rzeczywistości. I teraz nowa, czwarta rewolucja daje nam, to jest wiek dostępu, liczy się dostęp, a nie własność. A co jest cechą kapitalizmu podstawową? Własność. I teraz powstaje pytanie, czy to, co się tworzy, to, co się wymusza, powstaje ten efekt zamknięcia, taka lock-in effect, można to powiedzieć, czy coś takiego. Stare się broni, nie wpuszcza nowego, pojawiają się właśnie te zachwiania różnego rodzaju. Czy to tak długo może trwać? Otóż moim zdaniem nie. Tylko powstaje pytanie, czy to, co się tworzy w wyniku nowych zjawisk, to jest jeszcze kapitalizm. Będzie się tworzył ta przyszłość, o którą pan za chwilę zapyta, bo jak się kapitalizm tworzył po feudalizmie, to dopiero w 100 lat po ukształtowaniu się kapitalizmu Zombart użył słowa kapitalizm, a Marx nawet nie użył słowa kapitalizm, tylko mówił o kapitale, ale nie używał słowa kapitalizm. Więc to jest, czyli dopiero potem, po czasie, 100 lat potem, ludzie umieli nazwać ten system. Więc ja pytam, czy my umiemy nazwać to, co się dzieje? Bo ja nie umiem, ale jestem pewna, że nowy system, który się tworzy, podważa cechy, fundamentalne cechy starego systemu, jakim jest kapitalizm. Dziękuję pani profesor. Rafale, to właściwie pytanie jest takie, czy ty potrafisz nazwać to, co się dzieje, ewentualnie czy natrafiłeś na jakieś ciekawe nazwy, ponieważ od wielu lat polskim czytelniczkom i czytelnikom przybliżasz debaty ekonomiczne, które dzieją się na świecie, być może na podstawie, zostałeś zainspirowany przez kogoś, a może sam doszedłeś do własnych przemyśleń i własnej nazwy, więc jakbyś zdefiniował ten system, w którym żyjemy 10 lat po kryzysie. System, w którym żyjemy, bez wątpienia wciąż jest kapitalizmem, co do tego nie mam większych wątpliwości. I wydaje mi się, że jest tak, że mamy na tym poziomie takim, na pytanie, czy coś się stało złego z gospodarką, właściwie co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo wszyscy i ekonomiści, i publicyści, i obserwatorzy powiedzą, tak, stało się coś złego. I mniej więcej większość obserwatorów będzie w stanie się zgodzić, że tym czymś był neoliberalizm i można by nawet próbować budować takie, czy widać wyraźnie tutaj taką wyraźną zgodę co do tego, że zdarzyło się coś złego. Potem jest następne pytanie, co się właściwie stało, to tutaj już zaczynają być pewne różnice interpretacyjne, no bo jedni
tacy bardziej umiarkowani, powiedzą, że w zasadzie to, co się stało w 2008 roku, to był problem tylko sektora bankowego. To znaczy, że był jakiś system finansowy, który uzyskał zbyt dużą przewagę nad realną gospodarką, to się nazywa finansjalizacja i to sprowadziło na świat bardzo wiele kłopotów. I w związku z tym należy się skupić na naprawie tego systemu. Ale zaraz obok idzie kolejna grupa obserwatorów, którzy uważają, że ten problem z sektora bankowego to jest tylko jakby taki, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo tam pod powierzchnią jest dużo więcej problemów, one się tam kryją, no bo nawet patrząc na ten rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, który był tym zarzewiem kryzysu, no to tam chodziło o to, że było dużo tych nieobsługiwalnych kredytów hipotecznych. No i można się zatrzymać na tym, na pytaniu, dlaczego banki tak łatwo udzielały tych kredytów i w tym samym doprowadziły do krachu, ale można zadać bardziej fundamentalne pytanie, dlaczego tak wielu ludzi nie było w stanie obsłużyć tych kredytów. No i tu już dochodzimy do bardziej fundamentalnego problemu, to znaczy to problemu, którym jest nadmierna przewaga kapitału nad pracą i w ogóle problem tego, że praca, pracownik, pozycja pracownika w systemie była coraz słabsza od lat 70. I że to trwało, no, trwa do dziś. Albo no, były tam różne, znaczy był ten taki moment, kiedy było troszkę lepiej z tym. No i no właśnie, no i tu już w zależności od tego, jak odpowiemy na to pytanie, no to do różnych wniosków dojdziemy. No bo jak powiemy, że tylko system bankowy, no to będziemy raczej skłonni skupiać się na tym, że trzeba poprawić, trzeba lepsze regulacje i tak dalej. No ci, którzy powiedzą, że problemem jest zbyt słaba praca i zbyt słaba pozycja pracownika, znaczy, że problem sięga głębiej. Problem sięga głębiej i wynikiem słabości, strukturalnej słabości pracownika są nierówności, prawda? I dopóki nie naprawimy tego problemu, to będzie ten kłopot nam się powiększał. I nawet jak sobie uregulujemy lepiej system bankowy, choć prawdopodobnie go nie uregulujemy z powodu siły, jaką ma sektor finansowy, no to nie ruszy z miejsca. No i już jak tu mamy problem z odpowiedzią na to pytanie, co się właściwie stało, no to już bardzo trudno nam jest odpowiedzieć, co z tym wszystkim dalej robić. I tu porównanie z wielkim kryzysem lat 30. jest uderzające, no bo jednak w czasie wielkiego kryzysu lat 30. w roku 39, czyli 10 lat po uderzeniu kryzysu, mieliśmy już wiele propozycji wyjścia z tego, z kryzysu. Tą propozycją wyjścia z kryzysu były różne twarze, prawda? Z jednej strony był komunizm tą propozycją wyjścia, z drugiej strony faszyzm był tą propozycją wyjścia, z trzeciej strony tą propozycją był keynesizm. Każda z tych, mieliśmy keynesizm w Stanach Zjednoczonych, faszyzm w Niemczech i komunizm w Związku Radzieckim. Czyli mieliśmy 10 lat po kryzysie, mieliśmy już implementowane politycznie, radykalnie inne niż wcześniej propozycje polityczne. Jak się popatrzy teraz na świat w roku 2019, 10 lat po kryzysie, no to mamy jakby kandydata na Keynesa nowych czasów, w którym był Piketty, tak się wydawało przez chwilę, ale jak się popatrzy na jego propozycję, przypomnę, że główną propozycją Pikettiego wyrażoną w Kapitale, w jego głównej książce, był globalny podatek majątkowy. Jak się popatrzy na to, czy nawet nie globalny, bo to w ogóle o tym nikt nawet nie myśli, ale czy w ogóle w jakimś miejscu, w którym z krajów rozwiniętych podatek majątkowy został wprowadzony, no to odpowiedź brzmi nie. W żadnym z krajów rozwiniętych podatek majątkowy nie został wprowadzony. Co więcej, w wielu krajach, na przykład we Francji, wręcz te podatki zostały obniżone, albo w Stanach Zjednoczonych. O ile w Stanach Zjednoczonych boli to troszkę mniej, bo zrobił to polityk, który do lewicowych ideałów się nie odwoływał, to we Francji zrobił to lewicowy prezydent Macron, który był przez wielu przedstawiany jako ostatnia zapora przed jakąś rzekomą
przed jakimś niesamowitym niebezpieczeństwem, które czyha na Europę. No to dostaliśmy tego Macrona i dostaliśmy niższe podatki majątkowe. No tak jak się poczyta Pikettiego, ja polecam, on pisze bloga w domenie Le Monde, no to jest głos po prostu sfrustrowanego gościa, który co chwila on i jego tam ludzie wrzucają do dyskusji nowe, bardzo konkretne propozycje, nowych podatków od majątkowych, po jakieś tam ekologiczne, no są bardzo ciekawe teoretyczne propozycje, ale żaden z nich nie został wprowadzony, więc jesteśmy w sytuacji dużo, dużo, dużo gorszej. I w zasadzie jest tak, no to możemy tutaj już to otworzyć i wrócić do tego za chwilę, że jedyną siłą, która przynajmniej próbuje jakoś zmieniać to istniejące status quo, jest to, co wielu nazywa prawicą czy populistyczną prawicą, a lewica zupełnie nie idzie tą drogą, lewica się okopuje na pozycji obrony status quo. Więc mamy taką przedziwną sytuację, w której lewica jest na pozycjach konserwatywnych. O czym pan pisze w swojej książce. No i mamy prawicę, która tak jest w tej roli progresywnego rycerza, nie do końca się w tym dobrze czuje, nie leży to w ich DNA. Mamy całą masę jakichś tam dobrych, teoretycznych propozycji, którymi nikt w praktyce nie jest zainteresowany, no bo to by oznaczało konieczność zakwestionowania istniejącego status quo. No i taka jest sytuacja. Jest to kapitalizm. No, z punktu widzenia kapitalizmu i kapitalistów i tych, którzy mają, kontrolują środki produkcji, sytuacja idealna. Bo pan redaktor Woś mówił o tym, że podatek majątkowy nie został wprowadzony, ale jeszcze wcześniej przecież była propozycja tam podatku, tak zwanego podatku Tobina, czyli jakimś znikome oprocentowanie operacji finansowych, żeby zapobiec temu, tej dominacji sektora finansowego. I znowu tam Tobin się w grobie przewraca, noblista było, nie było, bo taka wydawałoby się mało bolesna dla sektora finansowego operacja wprowadzenia podatku od operacji finansowych nie może się doczekać realizacji. Moim zdaniem kapitalizm zaczyna się zadławiać sam. Bo te nierówności, o których to było opowiedziane, oznacza, nie chodzi o jakieś nierówności socjalistyczne, bo nie każdy, my jesteśmy nierówni, nie każdy jest Klaudią Schiffer albo też Lewandowskim. Chodzi o to, że wysokie dysproporcje w podziale majątku niszczą rynek po prostu. Ograniczają popyt, stworzy się bariera popytu, a granica technologiczna się przesuwa coraz wyżej, bo produkować możemy nieskończoność coraz więcej. Natomiast problemem jest nie produkowanie, tylko podział. I w tym podziale od dawna ekonomiści, łącznie tu z panem redaktorem Wosiem, który w świetnej książce o chorobach neoliberalizmu to ujął, od dawna, mimo że ekonomiści to wskazują na zagrożenia z tego wynikające, że kapitalizm zadławia się sam. Nic się w tym obszarze nie dzieje, a to świadczy o tym, tak jak profesor Collier pisze o społeczeństwie Rottweilerów, czyli Rottweiler szarpie ile może, kogo może. Ja kiedyś, to znaczy tygrys wymknął się z klatki, a jak wymknął się z klatki, to pożera, a jak pożera, to nie chce z tego pożerania zrezygnować i zagonić tygrysa do klatki będzie bardzo, bardzo trudno. Proszę. Jedna rzecz mi się przypomniała. Zapytałeś o ten kapitalizm, tym skończę. Dziś właśnie trafiłem na taki dobry przykład, że to, w czym żyjemy, to jest kapitalizm, ale jest to taki kapitalizm XIX-wieczny. Trafiłem, XXI. Tak, w XXI wieku, tylko ta, wiecie, ta pałeczka, ta kreseczka się przesunęła po prostu, nie tu, tylko w środku jednak. Jest, no, to zupełnie inaczej niż XX wiek. Rynek pracy, rok 2019 w Polsce, sektor gastronomiczny, na takim portalu zajmującym się tym problemem możecie znaleźć taki regulamin wewnętrzny jednej z restauracji w warszawskim Śródmieściu.
tam są takie zapisy tego typu, że podejmując pracę należy wpłacić kaucję w wysokości 500 zł. Z tej kaucji pracodawca może w dowolnej chwili pobrać ile tylko chce, jak uzna, że pracownik coś zniszczył, albo na przykład jak nie dotrwa do nieoficjalnego końca takiego miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oczywiście to działa w jedną stronę, bo pracodawca może w dowolnej chwili zakończyć ten stosunek pracy. Pracownik musi dopracować do końca miesiąca, nawet jak mu się nie podoba. Jak zostanie oskarżony na przykład o kradzież, natychmiast do gry wchodzi kancelaria prawna, tam wymienia z nazwy, która kieruje wniosek do prokuratury, ileś tam rzeczy. Przypomniało mi się, że dokładnie mniej więcej w roku 1823 w Wielkiej Brytanii pod wpływem pracodawców został taki akt prawny uchwalony, to się nazywało Master and Servant Act, to było prawo sługi i pana i sługi, który kodyfikował mniej więcej w interesie pracodawców te relacje pracy, które były i to dokładnie były te same zapisy, to znaczy tam też pracodawca miał na przykład prawo formować roszczenie i ścigać przy pomocy wymiaru sprawiedliwości pracownika, który na przykład umówił się na miesiąc, a po 3 tygodniach zakończył. Oczywiście w drugą stronę to nie działało, on sam w dowolnej chwili za to i tak dalej. I to już nie jest, że to nie jest licencja poetyka. Ja nie mówię, że jest prawie tak jak w XIX wieku, czy jest niemal tak. Nie, jest dokładnie tak jak w XIX wieku, dokładnie. Po tych 30 latach po prostu wolności, demokracji doszliśmy do takiego momentu, w której ludzie w 2019 tu kilkaset metrów stąd pracują tak, jak pracowali w XIX wieku. Jak wiemy, do czego to doprowadziło w XX wieku, ten XIX-wieczny, potwór XIX-wiecznego kapitalizmu, no to zadajmy sobie pytanie, czy to nie jest bardzo niebezpieczna sytuacja. To teraz chciałem się zwrócić do profesora Nelke i zapytać się właśnie, co dalej i przede wszystkim także poprosić o odniesienie się do wypowiedzi pani profesor i redaktora Wosia. Czy jesteśmy skazani właśnie na taki wybór, że właściwie jedyną alternatywą, jaką dzisiaj mamy na stole, to jest autorytarny kapitalizm, znaczy to jest ten kapitalizm z twarzą prawicowego populizmu, czy też dostrzegasz jakieś alternatywy, które się pojawiają w Europie i czy ta alternatywa na przykład na poziomie europejskim jest w ogóle możliwa, czy też czeka nas powrót właśnie do takich kapitalizmów w obrębie państw narodowych, jakie postulują między innymi także prawicowe partie prawicowo-populistyczne. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst stimme ich meinen Vorrednern in vielen zu, also diese Charakterisierung der aktuellen Krise als besonders brutal von den Finanzmärkten vorangetrieben. Ich denke auch, dass man sie in der Region hier in Mittelosteuropa, dass der Kapitalismus hier noch brutaler ist als in anderen Teilen Europas. Die Beispiele aus den Arbeitsbeziehungen, die wir kennengelernt haben. Insofern ist es hier sozusagen noch klarer zu sehen, was die aktuellen Herausforderungen sind, als wenn wir zum Beispiel nach Skandinavien gehen würden oder auch nach Deutschland. Ich denke, ich würde mich gerne beziehen auf etwas, was Raphael Roche gesagt hat, nämlich, dass wir in den 10 Jahren nach der Krise in den 30er Jahren so etwas wie Antworten hatten. Und ich würde gerne genau auf diesem Argument aufbauen, um zu sagen, an was für einer Scheidesituation wir uns im Augenblick befinden. Denn diese Antworten, die es in den 30er Jahren gab auf die große Finanzkrise, auf die Krise der 20er Jahre, das waren ja sehr unterschiedliche. Wir haben gesehen, in Deutschland, in Italien, in Japan quasi faschistische Regime. Wir haben aber auch progressive Antworten gesehen. Raphael Roche hat das erwähnt mit Keynes. Ich würde es etwas allgemeiner sagen als New Deal in den USA. Und ich denke, dass wir im Augenblick wieder in einer vergleichbaren Situation sind. Dass eine alte Ordnung langsam untergeht, ein sehr liberaler Kapitalismus gerade sehr stark in der Krise ist, sei es in einer massiven Krise wie in der Finanzkrise, aber auch in einer Legitimationskrise. In vielen Ländern wird die Idee, dass sozusagen Märkte das Höchste sind und dass die Finanzmärkte das Allerhöchste sind, in Frage gestellt. Ich denke, dass der wirtschaftliche Liberalismus zunehmend in Frage gestellt wird. Und die Frage ist, in welche Richtung
wenden wir uns jetzt an diesem, in dieser Situation. Und ähnlich wie in den 30er Jahren kann es sein, dass das wieder in Richtung, ja, ich will nicht jetzt das harte Wort des Faschismus gebrauchen, aber natürlich schon in eine bestimmte Richtung geht, also eine kapitalistische Ordnung, die sehr autokratisch ist, die aggressiv nationalistisch ist, die sich überhaupt nicht interessiert für die Arbeitsbedingungen und ähnliches. Das wäre eine Möglichkeit und ich würde fast sagen, im Augenblick verweist der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien darauf, dass das eine durchaus reale Situation ist, vor allen Dingen, wenn man einbezieht, dass dieser Aufstieg sich ja in einer Situation entwickelt, wo wir ein relativ stabiles wirtschaftliches System haben, was Wachstumsraten angeht. Also im Augenblick haben wir ja in vielen Ländern, wo rechtspopulistische Parteien sich ausbreiten, gehen wir also hier in die Visegrad-Region, aber gehen wir auch nach Deutschland oder nach Österreich, haben wir eine Situation, wo das Wirtschaftswachstum relativ hoch ist. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert mit diesen Parteien, wenn wir wieder eine neue Finanzkrise haben. Und ich würde Professor Marcinska absolut zustimmen, dass diese sehr stark finanzmarktgetriebene Wirtschaftsordnung, die wir immer noch haben, extrem instabil ist. Die kann sehr schnell wieder zusammenbrechen. Die nächste Krise wäre noch viel schwerer als die letzte, weil die öffentlichen Haushalte viel stärker belastet sind, in vielen Ländern zumindest, nicht unbedingt in Polen. Die Zentralbanken hätten jetzt keine Möglichkeit mehr gegen zu steuern. Also insofern denke ich, dass die Situation immer noch sehr instabil ist. Und wie gesagt, die rechtspopulistischen Parteien haben schon in guten Zeiten einen Aufstieg erlebt. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt noch eine weitere Krise kommt, dass sie diese Krise nutzen können, um die, unsere Gesellschaftsordnung noch weiter zu destabilisieren. Es ist aber auch möglich, ähnlich wie in den 30er Jahren, dass wir diese Situation nutzen für progressive Alternativen. So wie es den New Deal gegeben hat in den USA, gibt es auch die Möglichkeit einer progressiven politischen Aktion, also der Entwicklung von Plänen, den Kapitalismus wieder sozial einzuhegen, solche Arbeitsbedingungen, wie Raphael Roche dargestellt hat, nicht mehr zu erlauben. Und ich denke, das ist die Aufgabe der Linken in dieser Situation. Im Augenblick ist mein Eindruck, dass die rechtspopulistischen Parteien eher auf dem Vormarsch sind, aber ich denke, es ist unsere Aufgabe nachzudenken, mit welchen politischen Positionen wir wieder große Teile der Bevölkerung hinter uns bringen können und wieder stärker auf keynesianische Rezepte, auf eine Einhegung der Finanzmärkte und Ähnliches zuzusteuern. Und da macht mir natürlich Sorgen, dass, so wie Raphael Roche auch gesagt hat, viele linke Parteien eher als Verteidiger des Status quo auftreten und sagen, wir müssen den Liberalismus, den ökonomischen Liberalismus stabilisieren. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich denke, der ökonomische Liberalismus wird so oder so verlieren in den nächsten Jahren. Und entweder er wird abgelöst durch ein autokratisches rechtes Regime oder er wird abgelöst durch etwas wie damals im New Deal mit keynesianischen Rezepten. Und wir müssen uns sehr stark dafür einsetzen. Ich denke allerdings, und das war ja auch eine deiner Fragen, dass es durchaus eher in nächster Zeit auf nationaler Ebene notwendig sein wird, als auf jetzt zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union. Also ich denke, dass die Rezepte, dass Tendenz in der intellektuellen Entwicklung eher in Richtung nationaler Kapitalismen, nationaler Kontrolle gehen. Ich denke, dass wir müssen das nicht nur europäisch sehen, sondern auch global. Zum Beispiel das chinesische Wachstumsmodell für viele Entwicklungs- und Schwellenländer sehr attraktiv ist. Das ist ein sehr stark staatlich kontrolliertes Modell. Ich sehe keine Möglichkeit, in nächster Zeit große supranationale Re-Regulierung der Weltwirtschaft durchzuführen. Das sehe ich nicht. Ich wüsste nicht, wer dazu in der Lage wäre, solche großen globalen Institutionen zu unterstützen. Ich sehe auch nicht, dass die Europäische Union in nächster Zeit durch einen großen Integrationssprung in die Lage versetzt wird, jetzt die europäische Wirtschaft sozial zu regulieren. Ich denke, ein großer Integrationssprung, eine deutliche Stärkung der europäischen Ebene wird in nächster Zeit überhaupt keine Unterstützung genießen in vielen europäischen Gesellschaften. Das heißt, es wird eher darauf hinauslaufen, dass man eher auf nationaler Ebene den Kapitalismus sozial einhegt. Das ist, glaube ich, die Aufgabe für die Linke in nächster Zeit. To jeszcze chciałbym zostać przy profesorze Mielke.
wykorzystując fakt, że mamy gościa z Niemiec, ponieważ zaczynamy powoli wkraczać w etap kampanii do Parlamentu Europejskiego i będziemy świadkami debat na temat przyszłości projektu europejskiego, więc chciałem się zapytać krótko, jeśli mógłbyś krótko powiedzieć, jak ty oceniasz tę debatę w Niemczech, czy widzisz interesujące propozycje i czy widzisz próbę przemyślenia także roli Niemiec, która w dyskusji o kryzysie ekonomicznym, ta rola Niemiec także bardzo często się pojawia. Więc ja się mógłbym poprosić o taką krótką refleksję i przybliżenie nam wszystkim tego aktualnego stanu dyskusji w Niemczech. Ja, ich sehe leider nicht sehr viel Erfreuliches. Die Debatte in Deutschland wird, also bisher hat sie noch nicht sehr stark begonnen, aber ich rechne damit, dass sie sich zwischen zwei Polen entwickeln wird. Auf der einen Seite wird ein Pol sein, der eher etwas, ja, kann man sagen, vielleicht linksliberal ist. Das wären vor allen Dingen sozialdemokratische Parteien sein, das werden zum Teil auch das von Macron angeführte Bündnis sein, etwas weniger stark die Christdemokraten, die eigentlich setzen auf eine Stabilisierung, Stärkung der Europäischen Union, weitere Integrationsfortschritte. Und auf der anderen Seite werden die Rechtspopulisten sein, die eher sagen, die Europäische Union ist eher etwas, was abzulehnen ist oder was zumindest nicht weiter fortgeschritten werden sollte. Ich denke nicht, dass diese Debatte eine gute Debatte ist, weil sie sich nicht beschäftigen wird mit grundsätzlichen Fragen der wirtschaftlichen Regulierung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Was ja wichtig wäre, ist ja eher die Debatte, was für eine Wirtschaft wollen wir in Zukunft leben? Wollen wir in einer stärker sozialen Wirtschaft, in einer regulierten Wirtschaft leben? Diese Debatte wird aus meiner Sicht keine große Rolle spielen, sondern es geht nur gegen Pro-Europa und gegen Europa. Und die Pro-Europa-Position wird nicht unbedingt eine linke Position sein, sondern wird eher eine liberale Position sein, die uns in Bezug auf die Regulierung der Wirtschaft kein bisschen weiterbringen wird. Die Kontra-Europa-Position ist noch schlimmer. Das ist eine Position, die einerseits nationalistisch, teilweise rassistisch ist, die in ihren wirtschaftlichen Rezepten auch eher liberal ist. Also insofern sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich aus Deutschland keine sehr progressiven Impulse, auch nicht aus der öffentlichen Debatte erwarten. Leider, leider schlechte Nachricht. Ja przeglądałam pana książkę z 2018 roku i jeśli ja dobrze zrozumiałam i czytałam też pana wywiady dla Die Zeit na przykład i pan tam daje taką tezę, ale od razu zastrzegam, że ja mogłam to źle zrozumieć, że w Niemczech to pan uznaje, że lewica niemiecka jest słaba, tak? I że konsekwencją tej słabości lewicy niemieckiej jest zagrożenie właśnie populizmem, ale też tym nacjonalizmem. I my też mamy taką dyskusję w Polsce. Między innymi taka jest książka pana profesora Kołodki i pana profesora Koźmińskiego, dyskusja na ten temat. Ja tylko zapomniałam, jak się ta książka nazywa, od chyba liberalizmu do nacjonalizmu, coś takiego. Nie, nowy pragmatyzm versus nacjonalizm, coś takiego. No ten akurat ta teza, że słabość lewicy jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Ja uważam, nie wiem czy pan redaktor właśnie ze mną zgodzi, że naszym problemem jest też wielka słabość lewicy w gruncie rzeczy. I brak jakiegoś stanowczego programu. Ja, wenn ich darauf antworten darf. In der Tat denke ich, dass die linken Parteien in Deutschland einen großen Fehler machen, weil sie sich alle in eine Richtung begeben, die ich als kosmopolitisch bezeichne. Das heißt, sie sind alle
für eine Position der Stärkung der Europäischen Union. Sie sind migrationsfreundlich, sie sind sehr offen gegenüber allen möglichen Formen der Globalisierung. Das sind alles Positionen, die man durchaus vertreten kann. Ich verstehe das sehr gut. Aber das Problem für die linken Parteien in Deutschland, für Polen kann ich das schlechter beurteilen, ist, dass sie sich damit sehr stark entfernen von ihrer klassischen sozialen Basis. Die linken Parteien in Deutschland werden zunehmend die Parteien der städtischen, gut ausgebildeten Akademiker und Akademikerinnen mit einer Universitätsausbildung und Ähnliches. Das ist ja auch ein erfreuliches Phänomen, aber sie verlieren dabei die Unterstützung der Menschen auf dem Land, sie verlieren die Unterstützung der Menschen, die nicht so eine hohe formale Bildung haben, die in schwierigen sozialen Verhältnissen leben. Diese Menschen gehen entweder überhaupt nicht mehr wählen, große Teile der deutschen Bevölkerung gehen überhaupt nicht mehr zu wählen, gerade die sozialen Schwachen wählen gar nicht mehr, das sind aber eigentlich die klassischen Wähler linker Parteien, oder noch schlimmer, diese Menschen wählen jetzt die AfD, die wählen rechtspopulistische Parteien. Und das ist für mich sehr problematisch, weil diese Position, diese Entwicklung, wenn sie sich fortsetzt, wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich nie wieder linke, progressive Mehrheiten haben werden in einem Land wie Deutschland, weil einfach die sozialen Gruppen, die jetzt linke Parteien unterstützen, die großstädtischen Gruppen, die Mittelschichten, die akademisch Ausgebildeten, werden zwar dazu beitragen, dass die linken Parteien vielleicht bei Wahlen nicht so schlecht abschneiden, aber sie werden natürlich niemals eine echte linke Politik unterstützen. Denn das wird sie natürlich in ihrer sozioökonomischen Position beschneiden. Wenn dann wir bräuchten ja für eine linke Politik zum Beispiel Steuererhöhungen oder höhere Mindestlöhne und so weiter. Das wird ihnen alles nicht gefallen. Und gleichzeitig stärkt man auf der anderen Seite des politischen Spektrums rechtspopulistische Parteien, die eigentlich im Kern wirtschaftsliberale Parteien sind. Wenn die es gelingen, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die sozial Schwächeren dauerhaft an sich zu binden, wird es einfach für lange, lange Zeit nicht mehr möglich sein, progressive Politik in unserer Gesellschaft zu machen. Genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich denke, die linken Parteien müssten sich verändern in dieser Hinsicht, aber ich bin da eine kleine Minderheit. Dawaj głos Rafałowi Wosiewie, bo z tego co wiadomo napisał książkę na ten temat, która się niebawem ukaże, to może zdradzisz główną tezę tej książki. Główna teza właśnie została zdradzona przez Andreasa Melkę, to będzie dokładnie książka o tym, tylko że o Polsce. Będzie tytuł nosiła Lewicę racz nam zwrócić panie. Cieszę się, że się podoba. No tak. No, teraz to wszystko, co powiedziałam teraz Nelkę, jest prawdą, a w Polsce jest prawdą jeszcze do kwadratu lub do sześcianu. To znaczy polska lewica, która nigdy nie była w ostatnich 30 latach tak mocna i tak dobrze osadzona jak SPD, zawsze, nawet jak była SLD, to miało tam ten swój bagaż historyczny. Dokładnie w tym samym kierunku to poszło. To znaczy dziś mamy z lewicą moim zdaniem taki problem, że żeby zidentyfikować się z polityczną lewicą w Polsce, trzeba, człowiek musi wypełnić taką bardzo długą listę zaznaczyć takich dużo kwadracików, prawda? Tam tak jakby ankietę dostaje do wypełnienia i mam wrażenie, że na tej ankiecie jest więcej pytań tak zwanych światopoglądowo-obyczajowych, one są najważniejsze dla lewicy, a tych gospodarczo-socjalnych jest dużo mniej. W związku z tym dużo ludzi, którzy nawet mieliby jakieś takie intuicje lewicowe, po prostu się nie odnajduje w tym namiocie, nie jest w stanie się odnaleźć. No, taka historia z doświadczeń bojów różnych lewicowych partii w Polsce, nawet jak się ktoś zjawiał na zebraniu takiej partii i ktoś przełamał ten taki strach kulturowy, że nie miał tego wyższego wykształcenia, nie miał tego doktoratu, nie wyglądał tak jak trzeba, ale odważył się, już tam poszedł do tych lewaków, to i ośmielił się zdradzić, że no w zasadzie to tak mieszane uczucia w temacie
adopcji dzieci przez osoby homoseksualne, no to on natychmiast wzbudzał furię tych, którzy tam byli i nikt z nim nie dyskutował, tylko każdy był, pierwsza myśl, jaka przychodziła do głowy, ona była, że trzeba go wysłać na jakąś reedukację, żeby on zrozumiał swój błąd, prawda? Żeby on przemyślał i doszedł do takich wniosków, na jakim wychodzimy. No z takim nastawieniem, znaczy lewica tak mocno skoncentrowana w Polsce na sprawach światopoglądowo-obyczajowych, nie stanie się, nie odzyska wiarygodności potrzebnej do budowania politycznej alternatywy. I nikt nie mówi tej lewicy, że ona ma zniknąć czy się sama rozwiązać. Chodzi o to, żeby się troszkę przesunęła, żeby przestała być taka, żeby otworzyła się na innego, była bardziej tolerancyjna, zobaczyła nie tylko wszystkim wokoło, wytykała ksenofobię, ale sama dostrzegła też ksenofoba w sobie. Ksenofobia to jest, przypomnę, strach przed innością jakąkolwiek. No i to jest coś, co ja mam do zarzucenia polskiej lewicy. No i tak jak widzę to, co się dzieje na polskiej scenie, no to nawet no, jakieś nadzieje to tam może były, ale coraz mniej tych nadziei w tym wszystkim. Także no, miło, że ktoś jeszcze tak myśli na świecie, panie profesorze. Dziękuję. To oddamy głos publiczności. Mam pierwsze zgłoszenia. To najpierw tutaj. Zbierzemy pytania z sali, potem Państwo podsumujecie. Dzień dobry, Dominika Niri. Tak, tutaj pan redaktor powiedział, że po wielkim kryzysie były te trzy porządki: keynesizm, komunizm i faszyzm. I moje pytanie jest takie, czy to czasami nie wynika z tego, że kiedyś nie mieliśmy do czynienia z takim czymś jak globalizacja? Teraz tak naprawdę mam wrażenie, że jesteśmy zakładnikami tej globalizacji i w rzeczywistości chciałabym się zapytać, jak Państwo wierzą, czy Państwo wierzą w ogóle w to, że coś w skali narodu, państwa albo nawet jakiejś takiej wielkiej wspólnoty jak Unia Europejska, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić? Bo jeżeli tak naprawdę którekolwiek państwo się wyłamie i zrobi coś zupełnie innego, coś, co byłoby w stanie zakwestionować ten porządek, to wtedy tak naprawdę na tym tracie jest karane, tak? Czyli wielki biznes ucieka do innych krajów, ludzie tracą pracę. I drugie pytanie to jest takie, czy nie uważacie może, że lewica trochę ma tą stagnację teraz, dlatego że jako jedyna nie podważa tej globalizacji w jakikolwiek sposób. Że tak naprawdę monopol na podważanie, na kwestionowanie globalizacji ma prawica i jako jedyna tak naprawdę daje jakąś receptę, która odbiega od tego, co obecnie lewica próbuje tutaj zapisać ludziom. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Tomasz Zatoń. Ja mam takie pytanie, bo parę razy w dyskusji padła ta data, tam lata 70. i na początku lat 70. Stany Zjednoczone zawiesiły wymienialność swojej waluty na złoto i od tego czasu następuje jakaś taka jakby zwiększenie się, po pierwsze, nierówności społecznych, a dwa, udział strefy finansowej w gospodarce. I mam taką obserwację, że każdy kryzys, który następuje na świecie po tym roku, jest zaadresowany przez banki centralne poprzez albo jakieś bezpośrednie interwencje, albo obniżanie stóp procentowych. I teraz dochodzimy do takiej sytuacji, w której być może takimi, tak jak pani profesor mówi, granicami ewolucji jest jakiś szczyt absurdu, czyli ujemne stopy procentowe, bo to powoduje, że w kapitalizmie podstawowa rzecz, czyli cena kapitału, jest ujemna, co doprowadza do wszelkiego rodzaju znienaturzeń, czyli takiego czegoś, że powstają gigantyczne monopole, tak? I to jakby przyczynia się do tego rozwarstwienia. I mam takie pytanie, czy jakby granicą właśnie tego systemu nie będzie przypadkiem to, czego tak bardzo boją się Niemcy, że te kolejne interwencje, kolejne wlewanie pieniędzy w rynek spowoduje kiedyś jakąś gigantyczną inflację, która w końcu przestraszy, powiedzmy, inwestorów w rynki finansowe i doprowadzi do czegoś, czego jakby konsekwencje społeczne będą no, ciężko zmierzalne teraz. Dziękuję. Dziękuję. Michał Stowski, Krytyka Polityczna. Ja mam krótkie właściwie komentarze. Jeden to taki, że jeśli szukamy analogii historycznych, no to można powiedzieć, że dzisiaj próbą zbudowania alternatywnego modelu, czy alternatywnej gry z globalizacją, no niekoniecznie jest prawicowy populizm, bo w moim przekonaniu to są reżimy, które raczej grają zdecydowanie na warunkach tego systemu, typu Turcja czy Węgry, no ale to są jednak Chiny, no, z kapitalizmem państwowym. Tak? To jest próba autonomicznej gry z innymi potężnymi graczami i próba zmiany reguł gry, a nie tylko dostosowanie się do nich. Czy to jest dobry system, czy zły, to jest jakby inna zupełnie kwestia, ale niewątpliwie taki model
alternatywny, jako jakaś oferta na stole istnieje i jest dość atrakcyjna dla bardzo wielu krajów. Azja Środkowa czy Afryka są dzisiaj takimi tymi regionami, do których ten model wydaje się chyba jakoś atrakcyjny. To jeden komentarz. To pozostanę jednak przy Chinach, jednak pozostanę. I Azji Centralnej i Afryce jako tych na próbujących korzystać jako powiedzmy z tego nowego rozdania. Ale mam też pytanie do pana profesora Andreasa Noelke. Dlaczego jest tak, że jak niemiecka opinia publiczna próbuje interpretować kryzys gospodarczy, wydarzenia w świecie dookoła, to jest normalne, że się szuka analogii historycznych. Tylko moje pytanie brzmi, dlaczego jest tak, że w Niemczech wszyscy pamiętają hiperinflację i wczesne lata 20, a nikt nie pamięta deflacji kanclerza Brüninga i polityki cięć, prawda? Przecież to równoważenie budżetu na siłę w 31, jeśli dobrze pamiętam, roku spowodowało gwałtowny wzrost bezrobocia i wzrost wyniku wyborczego NSDAP z sytuacji, w której po jednym z wyborów Józef Goebbels mówił, że przegraliśmy wszystko i w ogóle straciliśmy już po zawodach. Przeprowadził to nie jeden kryzys i pogłębienie go przez Austeritätspolitik przywiodło NSDAP do władzy. Dlaczego ten drugi moment historyczny jest w ogóle niepamiętany? Że Hitlera przyniosła deflacja, a nie inflacja. Skąd to się wzięło? Dobre pytanie. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Adam Traczyk, Fundacja Global Opinion. Króciutkie pytanie i odbije się od tego, co powiedziała pani profesor. Pani profesor powiedziała, że problem nie jest produkcja, tylko podział. I wydaje mi się, że ten problem jest dużo szerszy niż nam się wydaje. Znaczy, bo dochodzi do tego kwestia systemu gospodarczego opartego de facto na niekończącej się konsumpcji. Więc ta produkcja też jest problemem w przypadku, jeżeli spojrzymy na szerzej na kwestie klimatyczne i prawdopodobnie stoimy u progu katastrofy klimatycznej, więc możemy dyskutować o tym, czy ta polityka lewicowa przyjdzie za 5, 10, 15 lat, ale może za 20 lat już nie będzie co po nas zbierać. I chciałem się w tym kontekście spytać właśnie o to, czy da się połączyć w jakikolwiek sposób te alternatywy. I też wiemy, w Niemczech w ostatnich latach... To ja? Dobrze, ja mówię tak, dobrze, mówię dalej. Wiemy, że w Niemczech w ostatnich latach była bardzo ożywiona dyskusja na temat wszelkich koncepcji wzrostowych. Ukazało się na ten temat mnóstwo książek. Nico Pech pisał o tym między innymi o społeczeństwie właśnie opartym na przesycie. I na ile koncepcje postwzrostowe, chciałem się spytać, jest pewnie się alternatywą, albo dlaczego nie jest alternatywą polityczną. I wiemy też, że w Niemczech widać to bardzo wyraźnie, że najbardziej zieloni i najbardziej postwzrostowi, przynajmniej jeżeli chodzi o świadomość i deklaracje, są wyborcy, którzy jednocześnie najwięcej konsumują i najwięcej mają największy carbon footprint i najbardziej szkodzą właśnie też klimatowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Karol Chlebowski. Ja chciałbym zadać pytanie dotyczące właśnie tematu świat 10 lat po kryzysie i co dalej. Pani profesor wspomniała, że jesteśmy w czwartej fazie, którą ciężko określić, sformułować, jak będzie wyglądać w przyszłości. Słucham? Czwarta rewolucja przemysłowa. I zdajemy sobie sprawę, że kapitalizm, czy chociażby wzrost gospodarczy i te wszystkie nierówności społeczne, które powstają w związku z tym, są podyktowane najprawdopodobniej podstawowymi tutaj pragnieniami człowieka, czy chciwością. To wszystko będzie się zawsze odnosiło do psychologii. I w związku z tym produkty, które teraz powstają, jakieś nowe pochodne, kryptowaluty, czy potencjalne nowe możliwości inwestycyjne zawsze będą wyprzedzały regulatora i tutaj ciężko będzie po prostu nadążyć za tym. Będziemy w stanie tylko ex post reagować na to wszystko, ale zawsze człowiek podyktowany i motywowany tutaj potrzebą zwiększenia swojego kapitału, chociaż bardzo często to nawet nie jest potrzebne, ale zawsze kieruje się wskaźnikami, tym Excelem. I mam wrażenie, że w przypadku ekonomii kształcimy ludzi, którzy też tylko przez pryzmat Excela wszystko pojmują, czyli liczony jest PMI, liczony jest PKB i
wydaje mi się, że to właśnie sprzyja i tak naprawdę równolegle działa z tym wszystkim. I pytanie, ponieważ spotkałem się z takimi pomysłami, żeby troszeczkę w inny sposób określać dobrobyt danego społeczeństwa, żeby na przykład mówić o nieprodukcie krajowym brutto, czyli o konkretnej liczbie, która, o którą wzrost gospodarczy następuje, tylko na przykład o szczęśliwości, czy produkcie szczęścia danego społeczeństwa, gdzie podobno już w Birmie powoli się właśnie mówi o takich koncepcjach. I czy Państwo widzą właśnie możliwość troszeczkę takiego umiękczenia tych pewnych wskaźników, które będą wskazywały rozwój świata, ponieważ no, jeżeli zawsze będziemy dążyć za liczbami, będziemy próbować tutaj zwiększyć zwrot z inwestycji chociażby dla akcjonariuszy, no to zawsze ta garstka ludzi będzie tylko otrzymywała te pieniądze i te nierówności społeczne cały czas będą zwiększały się. Mi się wydaje, że pytania, które tutaj były wcześniej zadane, to niestety kręcą się raczej wokół ratowania tego systemu, niż wychodzenia z niego. To nie o to chodzi, żeby tutaj lewica poprawiała liberalizm, tylko żeby wyszła ze swoimi propozycjami, postulatami, które są właściwie znane, jak to już Marx sformułował, o co chodzi w tym, żeby nie było tych złych rzeczy związanych z systemem kapitalistycznym. To jest tak, wiadomo, że nie chcę się powtarzać. Państwo wszyscy wiemy, jakie złe rzeczy robi kapitalizm, czy znaczy nierówności, biedę, prawda? No to i rodzi to się niezadowolenie z tego powodu, zwłaszcza tych na dole. I teraz racjonalnie biorąc, postulaty właśnie można by ująć w ten sposób, że skoro kapitalizm polega na własności prywatnej, nielicznych, prawda, i ich decydowaniu przez własne państwo, bo w końcu obywatele niestety wybierają partie, które kształtują prawo w interesie tych klas bogatych. Wobec tego nasze propozycje powinny polegać na wskazywaniu, jak pracownicy powinni mieć zwiększony udział w zarządzaniu spółek, firm w ogóle właśnie prywatnych, udział w zyskach, z czym się wiąże i mniej biedy i jakaś kontrola bardziej oddolna, nie tylko poprzez państwo, poprzez prawo, ale tutaj już w miejscu pracy. Bo socjalizm nie polega na tym, żeby poprzez dystrybucję, że jak próbuje ratować kapitalizm, jak to robi właśnie u nas w Polsce partia rządząca, ona ratowała ten liberalizm, krytykując go w zasadzie tylko rozwiązaniami ratującymi tenże system. Więc lewicowe postulaty mogły być bardziej silnie wyrażone właśnie w ten sposób, przez podział, rozszerzenie własności i administracji przez pracowników. Dziękuję. Tu mamy ostatnie pytania. Tak. Dzień dobry, Jan Kuziński. Jest sporo osób, które twierdzą, że te wszystkie problemy, które doświadczamy dzisiaj i doświadczyliśmy wcześniej, to jest efekt nauczania ekonomii, sposobu, w jaki nauczy się ekonomii. I teraz krótkie pytanie, jak to się zmieniło przez ostatnie 10 lat i czy zgadzają się Państwo z tą tezą wcześniejszą? Dzień dobry. Ja przyszło mi do głowy pytanie, więc słuchałam tutaj wypowiedzi i to pytanie jest bardzo naiwne, ale chciałabym zapytać, czy w świecie, o którym mówimy, jest jakiś związek między pracą człowieka a pieniądzem? Dziękuję bardzo. No to ostatnie pytanie do pana z krytyki politycznej. Tak, jako oczywistość pan przyjął, że Chiny mają autonomię i ofertę. A jak weszły
za mało co Tunga czy tamtego Xiaopinga raczej te firmy, to najbogatsi ludzie świata i kapitały, one miały pozycję uprzywilejowaną, to co chwili stare pozyski, mądrą politykę prowadziły przez te 30 lat i zachowały autonomię, której nie miały, czy zdobyły autonomię od kapitalizmu światowego. Ja uważam, że trzeba by to dowieść, jak jest w Chinach, nie wiadomo, czy tam te kapitały wszystkich krajów bogatych świata korzystają z Chin, robią swoją politykę taką zasłoniętą, zamgloną, którą nie tak trywialnie można by ją rozpoznać, jak ona naprawdę jest. Dobrze, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie komentarze i pytania. I poproszę teraz naszych gości o odpowiedzi. Może zaczniemy w odwrotnej kolejności, czyli Rafale, zaczniemy od Ciebie. Mhm. Rozumiem, to jest taka runda podsumowania. Dużo świetnych pytań i uwag. Bardzo za wszystkie dziękuję. Nie będę się odnosił do poszczególnych, bo to trwałoby zbyt długo. Zwłaszcza, że żadne pytanie do mnie tak nie było wprost skierowane. Taka moja podsumowująca uwaga, propozycja. Mnie się wydaje, że patrząc z punktu widzenia lewicy, i co dalej, i próbę odpowiedzieć na pytanie, co dalej z punktu widzenia lewicy, to jest, wydaje się, że niestety jesteśmy w takim momencie, kiedy stojąc na takich tradycyjnych, socjaldemokratycznych pozycjach, to z tej mąki chleba nie będzie. To znaczy, że jednak, tak jak powiedział pan dyrektor Fundacji Eberta, celnie moim zdaniem, socjaldemokracja podżyrowała neoliberalizm i straciła wiarygodność. Niestety, przy całej sympatii dla tego sposobu myślenia i wielu ludzi, którzy się z tym identyfikują, no jest to formacja, która nie ma w tym momencie koniecznej wiarygodności do tego, żeby zaproponować coś innego. A nawet jak próbuje proponować coś innego, to właśnie nie jest wiarygodna. Tak. To też jest jakby siła. W tej chwili socjaldemokraci nie wystarczy, żeby mówili to, co mówi na przykład w Polsce PiS, tak? Bo PiS ma większą wiarygodność, czy to komuś podoba, czy nie. PiS ma większą wiarygodność niż wszelkie próby budowania takiego klasycznego socjaldemokratycznego przekazu. Jedyną drogą moim zdaniem dla lewicy jest pójście o krok dalej, czyli zwrócenie się w kierunku tego, mi się dosyć do mnie przemawia ten kierunek, to jest to, co się zaczyna tworzyć gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii wokół Sandersa czy Corbina, czyli nie socjaldemokracja, a pójście jeszcze dalej i nazywanie tego demokratycznym socjalizmem. Znaczy, że to jest jakby postulat socjalizmu, to jest coś, co trzeba stawić. Już nie, znaczy, a ile socjaldemokracja, no to w praktyce można pokazać, prawda? Dla socjaldemokracji socjaldemokracja mówi państwo, socjalizm demokratyczny też mówi państwo, ale na pytanie o to, jak kontrolować państwo, żeby nie wpadło, nie stało się maszyną autorytarnej opresji, socjaldemokraci za liberałami powtórzą i tak w Polsce ostatnich 3 lat bardzo się na tym skupili, powtarzając sądy, trybunały, instytucje. Dla ludzi to było niewiarygodne, ponieważ wiarygodność tego typu kontroli była bardzo mocno podważona przez praktykę dnia codziennego życia w III RP. To, na czym powinna się moim zdaniem lewica skupić, to jest raczej konstruowanie nowych bezpieczników, które będą to państwo kontrolować, ale nie od strony tych technokratycznych, elitarnych instytucji takich jak sądownictwo, tylko raczej na przykład od strony kontroli przez pracę, przez zorganizowany świat pracy, przez związki zawodowe. Od tej strony, od dołu. Bardzo, bardzo, bardzo to jest konkretne. Bo ilekroć w Polsce, i to jest ten kołowrót, w którym się cały czas lewica polska znajduje, cały czas jest tylko narzędziem, pionkiem w tej grze, którą sobie tam te dwie frakcje rządzące naszym politycznym życiem, PiS i PO, wyznaczają, prawda? W tym wypadku lewica jest bliżej liberałów, bliżej Platformy, w związku z tym bardzo łatwo ją rozegrać, bardzo łatwo ją zdelegitymizować i tak dalej. Ale dopóki lewica nie będzie się tego bała, będzie się bała, że
liberałowie nazwą ją, nazwą ich sojusznikami Kaczyńskiego, dopóty lewica nie wyjdzie na, nie pójdzie na własne, nie zdobędzie no, podmiotowości politycznej i takiej mentalnej podmiotowości. I też jej propozycje nie będą w żaden sposób atrakcyjne i dostrzegane. No, pewnie będą mogły być gdzieś tam dyskutowane węższym lub jeszcze węższym gronie ekspertów, tak jak na przykład dziś Krytyka Polityczna opublikowała ten tekst o tej dywidendzie, takiej, o rodzaju takiego dochodu podstawowego, ale w tej formie takiej dywidendy wypłatności. Świetny pomysł, bardzo to, zgadzam się też, o tym pisałem w książce, ale dopóki jakby nie zdobędziemy podmiotowości politycznej, dopóty takie mikropropozycje będą tylko ciekawymi ciekawostkami intrygującymi dla bardzo wąskiej grupy, a nie docierające do, nie będące prawdziwym, prawdziwym pomysłem na robienie praktycznej polityki i zmianę świata. Prawda? To będzie tylko opis, to będzie zawsze tylko opis. Dziękuję. Pani profesor, bardzo proszę. No, państwo zadali takie pytania, że tu kilka seminariów by nie wystarczyło, bo na przykład pytanie o pomiar PKB. No to ja tylko chciałam powiedzieć tak, że ukazał się raport kiedyś, parę lat temu, OECD, gdzie był autorami byli dwaj nobliści, czyli Stiglitz, Sen, pan profesor Stiglitz, pan profesor Sen i pan profesor Fitusi. I to był, myśmy w PTE przetłumaczyli tę książkę, tytuł przetłumaczony to jest Błąd pomiaru, dlaczego PKB nie wystarcza. To jest odpowiedź na, znaczy, bo pan zadał pytanie, czy nie powinno się tego ilościowego PKB jakoś uzupełniać. To już się dzieje, bo już jest globalny indeks szczęścia, a nawet Dania powołała Instytut Szczęścia, jest badawczy Instytut Szczęścia. Ale tu chodzi w gruncie rzeczy, może to dla nas brzmieć dość naiwnie, czy, no bo jak mierzyć szczęście, podobno to stan chwilowy wyłącznie, więc jest to wielki problem, ale nie ulega wątpliwości, że poszliśmy w takim kierunku, że PKB stał się fetyszem, stał się bożkiem. Przecież otwieramy jakąkolwiek gazetę, radio czy ten, to jest wzrost PKB 3,8 czy 4%, więc to jest pański adwocent. Ja chciałbym tylko coś dodać, właśnie to, co mnie uderzyło i pierwszy raz zacząłem się o tym zastanawiać. Pamiętam w 2011 roku wyniki Pepsi kwartalne. 10 miliardów dolarów, załóżmy jakiegoś wyniku kwartalnego versus prognozowanym 10 miliardów 50 milionów. Następnego dnia Pepsi ogłasza zwolnienie 3000 pracowników i restrukturyzację. W ogóle o czym my mówimy? No to właśnie. Więc przypisywana Einsteinowi chyba niesłusznie taka sentencja, że żyjemy w czasach, ale to które były lata 40. ubiegłego wieku, że żyjemy w czasach, kiedy coraz bardziej się liczy to, czego nie umiemy policzyć, a coraz mniej się liczy to, co umiemy policzyć. Bo proszę Państwa, PKB, no nie pora, żeby tutaj definicję podawać, ale w największym uproszczeniu to jest suma zysków i zysków tych, którzy mają kapitał, także naszych z obligacji i tak dalej, plus płac. I teraz, jeżeli PKB rośnie, a poziom życia się ogólnie pogarsza, takie rzeczy się zdarzają, to znaczy, że rozkład tych czynników jest niewłaściwy, albo samo PKB jest niewłaściwe, bo w PKB są dobra i antydobra. Jak wiadomo, od 2014 roku Unia Europejska nakazała wliczanie do PKB prostytucji na przykład, handlu narkotykami i innych elementów. My nie umiemy tego dokładnie policzyć, ale to jest szacowane i się wlicza. Nawet w Polsce to były różne złośliwe opowiastki, jak GUS będzie badał, jakie są zyski, czy jakie są zarobki wynikające z prostytucji. Ale to nie ma się co śmiać, bo to wynika z definicji PKB. Bo PKB mierzy wszystkie operacje, które przechodzą przez rynek i jeżeli ktokolwiek ma zysk i ktokolwiek ma płacę, to powiększa PKB. I teraz same liczby
mogą pokazywać, że jest świetnie, a w ogóle może się okazać, że jest bardzo, bardzo niedobrze i mądre kraje rzeczywiście zaczynają badać szczegółowo jakość, tym bardziej, że pan pytał o ekonomię od razu. Ja się zgadzam z tym, że my do tej pory nauczamy ekonomii neoklasycznej, takiej, która właściwie wymaga nowe, która traci, bo ekonomia, co to jest ekonomia? Ekonomia jest nauką społeczną pokazującą, uogólniającą te zjawiska, które się dzieją w gospodarce. I w związku z tym, jak się zmienia gospodarka, no to musi się zmieniać i ekonomia. W ekonomii neoklasycznej podstawowym wrogiem i chłopcem do bicia była inflacja. A pan zadał pytanie o deflację. A co z deflacją, którą też przeżyliśmy? I to się z kolejnym pytaniem, czyli odpowiadając na pana pytanie, błąd pomiaru. Mamy problem błędu pomiaru. Ale ten błąd pomiaru jest, nasila się. Dlatego, że są procesy, których w ogóle nie uwzględniamy PKB, bo ich nie umiemy policzyć. No na przykład to, że dostęp do internetu. No to jak? Jak to policzyć? Że ktoś tam czyta w internecie jakieś teksty, których by nigdy nie przeczytał, nie douczyłby się, nie dokształcił, gdyby nie internet. No jak to policzyć? Przez zarobki tych, którzy zarabiają na sieci reklamowe, ale podobny problem mamy z inwestycjami, bo jeżeli mówimy, że jest słaba dynamika inwestycji, to których? Czy inwestowanie w programy komputerowe to jest inwestycja, czy nie jest inwestycja? Jak to się liczy? Jak różne rzeczy, które jakościowo zmieniają naszą sytuację, sposób naszego życia, ale też sposób funkcjonowania biznesu, a w ogóle to się nie mieści w żaden sposób w rachunku PKB. I teraz pan mówił, że mówiąc, że ja powiedziałam, że problemem podstawowym jest obecnie podział, a nie produkcja, to ja mówiłam to w tym sensie, bo pan ma rację, że produkcja jest problemem w tym sensie, że jest szalejący konsumpcjonizm, który zasypuje matkę naszą ziemię różnymi produktami niepotrzebnymi, niszczymy po prostu nasze środowisko naturalne i to wynika z określonego systemu produkuj. System bulimiczny to w urojeniach ekonomii odpowiedź na pana pytanie. Odpowiedzią na pytanie pana, czy dobrze nauczamy ekonomii, odsyłam do książki szwajcarskiego ekonomisty pana profesora Rista, książeczka malutka, Urojenia ekonomii, gdzie on mówi o tym, że ta ekonomia obecna to kreuje system, bulimię systemową, czyli tak jak bulimia polega jedz, wymiotuj, ale jedz, to tutaj kupuj, wyrzucaj, ale kupuj. Więc to tak jakby na, no i oczywiście mamy jedną ziemię, nie mamy drugiej zastępczej i w związku z tym im bardziej ją zaśmiecimy, zniszczymy, tym bardziej działamy przeciwko sobie, więc w tym sensie produkcja jest problemem, a właściwie nadprodukcja, a nie tyle nadprodukcja, tylko podział, bo jeżeli 50% jedzenia z hipermarketów amerykańskich wyrzuca się na śmietnik, a miliard ludzi na świecie głoduje, to znaczy, że coś my ludzie w XXI wieku no nie radzimy sobie z podziałem właśnie, właśnie z podziałem. I teraz jeszcze tylko jedno, tu jest, te kłopoty z znalezieniem nabywców, to między innymi bezwarunkowy dochód podstawowy traktowany jest jako dywidenda od tego całego postępu, który się dokonał i przez co możemy produkować taniej, lepiej, więcej i tak dalej. Ale z drugiej strony jest też zarzut, że to jest koncepcja wymyślona przez wielkie korporacje, które nie mają komu sprzedawać, wobec tego bezwarunkowy dochód podstawowy daje im nowych nabywców, więc no, trzeba widzieć dobre i złe strony, ale moim zdaniem to będzie kierunek, który będzie nieuchronny w tych warunkach, jakie są. Najlepszy dowód, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy niedawno poświęcił bardzo dużą część analizy o nierównościach właśnie dochodowi gwarantowanemu, a w Polsce ukazała się książka pana Macieja Szlindera pod tytułem Bezwarunkowy dochód podstawowy. Już panie redaktorze, tylko jeszcze patrzę,
Ja bym nie wiązała tego, co się dzieje, tych różnych kryzysów, tylko z polityką monetarną, z tą, że możemy sobie drukować pieniądze. No jest taka nowa koncepcja nowoczesnej polityki monetarnej, która sprowadza się właśnie do drukowania pieniędzy. Tylko to dodrukowywanie pieniędzy oznacza wybijanie zębów w polityce monetarnej, no bo to przestaje działać. Bo proszę zobaczyć, ile wpuszczono pieniędzy w ramach luzowania polityki monetarnej, a stopy procentowe nadal są niskie. Bo, i to nie sprzyja inwestowaniu, no bo jeżeli wpuszczamy dodatkową ilość pieniądza, no to cena pieniądza musi spadać. A dlaczego nie ma inflacji mimo wpuszczania dodatkowych zasobów pieniężnych? Bo mamy syndromy gospodarki nadmiaru, czyli półki się uginają i producenci nie mogą sobie tak dowolnie podwyższać cen. I to, z czym walczymy, to zwalcza sam postęp technologiczny w gruncie rzeczy. Ta inflacja, ja się bardziej bym obawiała właśnie deflacji, chyba że zadziałają spekulacyjne działania właśnie wielkich, silnych rynków finansowych, które mogą rzeczywiście spowodować różnego rodzaju perturbacje w gospodarce. I to jest to zagrożenie, to jest to chwiejący się świat, naruszenie proporcji między sferą realną i finansową. To tam do pana profesora. Przepraszam. Ja, vielen Dank. Ich fand die Fragen wirklich toll. Also ich glaube, die Fragen haben in kurzer Zeit ungefähr jedes Thema angesprochen, das wir ansprechen müssen, wenn wir uns über die aktuelle Lage des Kapitalismus und unserer Wirtschaftsmodelle Gedanken machen. Deswegen würde ich ganz gerne auch noch auf einige Fragen eingehen, die vielleicht bisher noch nicht so beantwortet wurden. Die erste ist diese Frage nach der Inflation. Das haben wir ja gerade schon besprochen, aber spezieller die Frage nach der Hyperinflation und dieser komischen deutschen Beschäftigung mit der Hyperinflation und niemand fragt nach der Deflation. Das ist in der Tat etwas sehr Problematisches. Ich glaube, in Deutschland werden dort oft, wir sagen, Ammenmärchen erzählt, also Kindermärchen. Den Menschen wird gesagt, ja, ihr müsst furchtbare Angst haben vor der Inflation, denkt nur an die Hyperinflation, das können wir gar nicht riskieren. Und die Deflation, die eigentlich viel schlimmer war und die jetzt zum Beispiel in der Eurokrise in Südeuropa ganz furchtbar gewütet hat, die wird gar nicht angesprochen. Ich denke, dahinter steht aber ein rationaler Grund und eine Besonderheit des deutschen Wirtschaftsmodells, warum Deutschland so eine angeblich Inflation so fürchten muss. Dahinter steht die in den letzten Jahrzehnten stark zugenommene Ausrichtung der deutschen Wirtschaft auf Exporte. Und zwar nicht nur auf Exporte durch Qualität von Maschinen und Autos, sondern auch die zunehmende Fixierung auf Exporte durch Preiskonkurrenz. Deutschland hatte immer gute Exporte für hohe Technologie und so weiter, aber inzwischen hat Deutschland auch insbesondere gegenüber Südeuropa in vielen Bereichen den Konkurrenten Marktanteile abgenommen über Preiskonkurrenz und zu einer massiven Deindustrialisierung der südeuropäischen Wirtschaft geführt. Das ist möglich, weil Deutschland durch Lohnzurückhaltung eine niedrigere reale Inflationsrate hat und das ist aus meiner Sicht der Kernhintergrund, warum Deutschland immer so starkes Interesse hat an niedrigen Inflationsraten. Die deutsche Wirtschaft ist sehr exportorientiert und sie konkurriert sehr stark über Preise. Um niedrige Preise zu haben, braucht man eine niedrige Inflationsrate und dementsprechend diese deutsche Fokussierung auf eine niedrige Inflation. Das ist eine sehr, sehr problematische Ausrichtung. Einerseits für die anderen Länder, insbesondere in der Eurozone. Denn Deutschland hat gerade in Südeuropa zu massiver Deindustrialisierung geführt und ich würde Polen auch sehr eindringlich davor warnen, sich mit Deutschland in eine Währungsunion zu begeben. Deutschland hat nämlich hervorragende Möglichkeiten, diese Lohnzurückhaltung, diese niedrige Inflation zu organisieren. Das Geheimnis sind so ein bisschen das deutsche System der industriellen Beziehungen mit relativ starken
Gewerkschaften, der Koordination zwischen den Gewerkschaften, wenn Deutschland in eine schwierige Konkurrenzsituation kommt, wie beispielsweise in den 90er Jahren, kann es sehr systematisch Lohnzurückhaltung, niedrige reale Inflation organisieren. Das können die meisten anderen europäischen Ökonomien nicht und deswegen werden sie aus Deutschland auskonkurriert. Also deswegen diese Fixierung der Deutschen auf Inflation, diese Geschichten über die Hyperinflation sind Ammenmärchen. Es geht um ganz konkrete Interessen der deutschen Exportindustrie. Ein zweites Thema, was angesprochen wurde, was glaube ich noch nicht beantwortet wird, ist die Frage nach der Globalisierung. Wie mächtig ist die Globalisierung? Können wir der Globalisierung widerstehen oder nicht? Auch dort, denke ich, muss man sich gegen populäre Erzählungen wenden, dass Globalisierung so eine mächtige Entwicklung ist, gegen die man überhaupt nichts machen kann, der man sich nur anpassen kann. Das ist eine Erzählung, die auch in Deutschland eine große Rolle gespielt hat, in den 90er Jahren insbesondere. Ich denke, sie ist falsch und insbesondere die großen Schwellenländer wie China, aber auch zum Beispiel Indien, zeigen, dass man sich sehr wohl gegen Globalisierung, gegen bestimmte Aspekte, gegen gefährliche Aspekte der Globalisierung sperren kann. Die gefährlichste Aspekt der Globalisierung, das haben wir hier auch ausführlich besprochen, ist die Globalisierung der Finanzmärkte. Und Länder wie China und Indien haben nicht nur Kapitalverkehrskontrollen, sondern sie sorgen auch durch sehr subtile Mechanismen dafür, dass die wichtigsten inländischen Unternehmen nicht aufgekauft werden können. Worüber sich gerade Deutschland natürlich auch gerne beschwert. Das heißt, sie widerstehen dieser mächtigen Globalisierung, sagen nein, wir behalten in großen Teilen Kontrolle über unsere Wirtschaft, sie behalten sie unter nationaler Kontrolle und das ist durchaus möglich. Nun könnte man ja sagen, oh, das müssen wir auf der Ebene der Europäischen Union organisieren. Leider war es aber in den letzten Jahrzehnten so, dass die Europäische Union die wesentliche Triebkraft der Globalisierung war und gerade innerhalb der Europäischen Union gerade dafür gesorgt hat, dass die internationalen Kapitalmärkte noch viel einflussreicher geworden sind. Insofern muss ich leider sagen, also die Idee, die auch gerade in Deutschland sehr populär ist, dass die Europäische Union so das soziale Schutzschild gegen die Globalisierung ist, ist leider irreführend. Die Europäische Union ist eine Antriebskraft der Globalisierung. Ich denke, man muss stärker auf nationaler Ebene dagegen wirken. Ein anderes Thema, was angesprochen wurde, was auch schon kurz beantwortet wurde, das war die Frage nach Postwachstumsgesellschaft und Ähnliches. Sollen wir überhaupt wirtschaftlichem Wachstum nachgehen? Was ist mit den grünen Parteien und so weiter? Und ich denke, die Frage wurde auch schon sehr gut gestellt, denn derjenige, der sie gestellt hat, hat ja zugleich darauf hingewiesen, dass die Wähler und Wählerinnen der grünen Parteien beispielsweise in Deutschland ja gerade die Bevölkerungsgruppen sind, die ganz besonders viel konsumieren, sehr wohlhabende gesellschaftliche Gruppen. Ich denke, dass viele Ideen in Deutschland über Postwachstum von gesellschaftlichen Gruppierungen getragen sind, die eher aus den Mittelschichten kommen. Ich finde das, um das ganz klar zu sagen, sehr wichtige und gute Ideen, aber man muss sich so eine Wachstumskritik auch leisten können. Man muss einen bestimmten Wohlstand haben, um sich zu sagen können, wir verzichten auf bestimmte Werte, wir konsumieren anders. Viele ärmere Menschen, glaube ich, wären sehr froh, wenn es noch mehr Wirtschaftswachstum geben würde, mehr Produktion geben würde, weil sie sich das nicht leisten können. Insofern finde ich es sehr gut, wenn die Mittelschichten sagen, wir wollen ein anderes Wirtschaftsmodell, wir wollen nicht mehr so umweltfeindlich konsumieren. Das finde ich sehr gut und lobenswert, aber für viele ärmere Bevölkerungsgruppen, die können sich diese Einstellung derzeit noch nicht leisten. Eine andere wichtige Frage, die aufgeworfen wurde, war die Frage nach der Systemreparatur und Alternativen zum Kapitalismus. Dort hinten, aber auch hier vorne die Frage, verdienen die das meiste Geld, die das auch verdienen? Grundlegende Fragen über den Kapitalismus. Finde ich extrem wichtig. Ich denke, gerade in einer langfristigen Perspektive finde ich diese Fragen sehr wichtig. Ich finde gerade Ideen wie zum Beispiel Genossenschaften sehr, sehr, sehr sympathisch und das wäre aus meiner Sicht auch unbedingt zu unterstützen, aber eben eher in einer langfristigen Perspektive. Aktuell glaube ich, wenn wir jetzt sagen würden, linke Politik besteht im Wesentlichen darin, Genossenschaften zu unterstützen, dann würden wir diesen Angriff durch den Rechtspopulismus verlieren, weil viele Menschen sagen, ja, ist ja gut und schön mit den Genossenschaften, aber das löst unsere direkten Probleme nicht. Deswegen würde ich sagen, in der langfristigen Perspektive gibt es in der Tat sehr wichtige Überlegungen, auch schon gute Konzepte für Alternativen zum Kapitalismus. In der aktuellen Situation, wo ich die Sorge habe, dass insbesondere in der nächsten Wirtschaftskrise
sich bei uns noch viel stärker autoritäre, wenn nicht sogar faschistische Tendenzen herausbilden könnten, denke ich, ist diese Antwort nicht ausreichend. Eine andere sehr wichtige Frage, die, glaube ich, noch nicht beantwortet war, ist die Frage nach der Unterrichtung über Wirtschaft. Also gibt es überhaupt Alternativen zum Unterricht? Wie sieht das in den Universitäten aus? Mein Eindruck ist, dass es in Polen sogar besser aussieht als in Deutschland. In Deutschland ist es so, dass auf der Ebene der Universitäten, ich würde behaupten, in den letzten 15 bis 20 Jahren kein einziger heterodoxer Ökonom in eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Ja, aber vielleicht noch nicht ganz so schlimm. Ich würde sagen, kein einziger heterodoxer Ökonom ist an der deutschen Wirtschaftsfakultät, an einer Universität berufen worden. Kein einziger. Es gibt Ausnahmen, die sind aber nur entweder an einer Fachhochschule, an einer Polytechnical University, zum Beispiel in Berlin, oder sie sind in eine sozialwissenschaftliche Fakultät berufen worden, wie in Duisburg. In Siegen könnte man jetzt vielleicht sagen, da gibt es eventuell einen einzigen. Das ist aber wirklich, also die deutsche Wirtschaftswissenschaft ist in der Hinsicht so unglaublich orthodox, aber es gibt natürlich Gegenbewegungen der Studierenden und das ist etwas hoffnungsvoll, ne? Dass man sagt, die Studierenden sagen, uns reicht das, wir wollen nicht mehr diese unglaublich orthodoxe Lehre und da habe ich etwas Hoffnung. Ich muss aber sagen, in Großbritannien beispielsweise ist diese Bewegung viel stärker, Deutschland ist da sehr, sehr konservativ. Aber wie gesagt, einige der Kollegen, Kolleginnen, die ich in Polen kennengelernt habe, sind aus meiner Sicht da wesentlich progressiver als meine Kollegen in Deutschland, obwohl ich mit ihnen auch zum Teil zusammenarbeite. Zum Schluss würde ich ganz gerne nochmal zurückkommen auf diese Frage, die Raphael Rosch angesprochen hat, nach diesen Kulturkämpfen, die polnische Linke so stark beschäftigen. Also Fragen der Gleichstellung, der Homosexualität und so weiter. Das sind aus meiner Sicht alles vollkommen legitime Anliegen. Wir haben sie auch in Deutschland sehr stark diskutiert. Bei uns war das eine Diskussion in den 90er Jahren. Sie sind in Deutschland auch progressiv weitestgehend gelöst worden. Inzwischen diskutiert man über diese Fragen nicht mehr. Sie werden vergleichsweise akzeptiert. Wir sind da etwas liberaler geworden. Das hat der deutschen Gesellschaft auch sehr gut getan. Aber das sind aus meiner Sicht nicht die klassischen Anliegen der Linke. Das sind klassische Anliegen des Liberalismus, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber das sind nicht klassische Fragen der Linken. Und wenn die Linke sich auf solche Fragen konzentriert, hat sie aus meiner Sicht keine Chance. Sie muss sich einsetzen für sozioökonomische Verbesserungen, sie muss sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, sie muss sich für eine bessere Industriepolitik einsetzen. Ich denke, bei diesen liberalen Kulturkämpfen kann sie auf Dauer nicht bestehen. Bardzo, bardzo dziękuję pani profesor, panu profesorowi, redaktorowi. Panie przewodniczący, ja muszę jednak poczułabym się nie w porządku. Prosił krótko. Otóż było pytanie o partycypację, o społeczną partycypację. Ja myślałam, że będzie jeszcze jedna runda. Musimy kończyć za 3 minuty. Ale właściwie nie odpowiedzieliśmy na to na pytanie takie, jak to dalej ten bałagan cały, który się wytworzył, jak to porządkować. Pan mówi, że nie porządkować kapitalizmu, tylko szukać czegoś innego. System partycypacyjny. Ja myślę, że na system partycypacyjny to jest pora najwyższa, bo system partycypacyjny umożliwia społeczną kontrolę. I jest taki ranking, to tylko to panu chciałam powiedzieć, że system, te kraje, ranking OECD, co jakiś czas, że te kraje o wyższej partycypacji społecznej mają lepsze wyniki. To widać w krajach skandynawskich zwłaszcza. Natomiast my zafundowaliśmy sobie system, pan Rafał Woś o tym pisał, że właściwie tam różne formy partycypacji pracowniczej, rady pracownicze, czy jakieś na przykład w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw, osoby, mieszkańcy miasta, którzy by dbali o interesy miasta, no myśmy to ochoczo powykręcali wszystkie te bezpieczniki właśnie i przez 30 lat transformacji mamy antypartycypacyjny system w gruncie rzeczy, a jeżeli nie ma kontroli społecznej, no to musi dochodzić do różnego rodzaju nieprawidłowości i ja czuję zawsze, jak
każdym zresztą takiej dyskusji to czuję taki niedosyt, potem idę do domu i zastanawiam się, czego jeszcze nie powiedziałam. Ale na pewno warto sięgnąć, jest taka książka pana przetłumaczona teraz niedawno na polski. Ona może nie jest na najwyższym poziomie naukowym, ale panowie mogą się ze mną nie zgodzić. To jest pana Klausa Schwaba, tego założyciela Forum w Davos, która się nazywa Czwarta Rewolucja Przemysłowa. I on właśnie w tej książce, odpowiadając na te pytania o inflacji, deflacji, te, które zostało, to pytanie zostało tu zadane, powiedział, że to jest największa zagadka współczesnych czasów, dlaczego nie ma inflacji w sytuacji luzowania polityki pieniężnej. A ja myślę, że to nie jest taka zagadka, bo postęp technologiczny sprawia, że po prostu szybciej i lepiej produkujemy i w związku z tym producenci nie mogą się rozszaleć z cenami. Ja tylko chciałam przeprosić, jeżeli za coś, jakieś pytanie nie odpowiedziałam, ale no... To mówię, każde pytanie państwa gratuluję, to jest pytanie na jedno seminarium odrębne. Na pewno będzie jeszcze okazja. Mam nadzieję, że pani profesor przyjmie nasze kolejne zaproszenia. Chciałem państwu bardzo podziękować. Państwu chciałem podziękować za udział i za pytania. I właściwie nie mam żadnej puenty przygotowanej. Chciałbym państwa zachęcić, aby wziąć sobie publikacje, które leżą przed wejściem. Dwie z nich są poświęcone przeszłości ruchu postępowego, a druga z niej jest poświęcona przyszłości. Polecam je, bo jestem ich autorem. W tej poświęconej przyszłości między innymi wskazuje, że partycypacja pracownicza może być tym czymś, co w Polsce może odróżnić lewicę od Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle ani razu nigdy w żadnym ze swoich dokumentów chyba strategicznych nie zawarł postulatu zwiększenia demokracji ekonomicznej i zwiększenia partycypacji pracowniczej, więc to jest ten motyw. I na zakończenie taka refleksja w nawiązaniu do pytania o globalizację, bo wydaje mi się, że największym błędem lewicy, tej lewicy socjaldemokratycznej, było to, że w latach 90. jej liderzy przyjęli takie bardzo deterministyczne podejście do globalizacji. Nawet są takie cytaty z Tony'ego Blaira czy z Billa Clintona, którzy mówili, że globalizacja to jest coś tak naturalnego, jak po tym, że po wiośnie przychodzi lato, a po lecie przychodzi jesień, i że nie traktowali tego jako po prostu gry sił społecznych, gry sił ekonomicznych i zjawiska, które można także politycznie w sposób demokratyczny kształtować. I to, co według mnie jest czymś bardzo pesymistycznym w 10 lat po kryzysie, to to, że pierwsze reakcje były takie, że jest nadzieja na polityzację, ponowną polityzację mówienia o gospodarce. Natomiast po 10 latach widzimy, że nadal ten model ekonomiczny jest traktowany jako pewien model naturalny, technokratyczny. I wydaje mi się, że podobny problem mamy z Unią Europejską. Znaczy, jest to próba krytyki tego, jest to tak zwana jako pisowska propaganda. Tak, ale wydaje mi się, że to, przed czym stoją środowiska progresywne, no na przykład teraz, w przededniu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, to jest polityzacja mówienia o Unii Europejskiej, znaczy jako o pewnym modelu, który jest modelem politycznym, a nie technokratycznym i który w swojej polityce gospodarczej, także za polityką gospodarczą Unii Europejskiej, kryją się ideologiczne założenia i trzeba po prostu zerwać tą zasłonę, tą technokratyczną zasłonę, która do tej pory skrywała dyskusję Unii Europejskiej. W Polsce to będzie wielki problem, żeby przełamać ten dyskurs, który będzie polegał na mówieniu, że jesteśmy pro- albo antyeuropejczykami, podobnie jak w Niemczech, ale jeśli lewica tego zadania nie podejmie, to właściwie jej sens istnienia stoi pod znakiem zapytania. Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że te tematy będziemy mogli kontynuować w najbliższej przyszłości, być może skupiając się bardziej konkretnie na bardzo konkretnych propozycjach, jakie pojawiają się na tym rynku idei i jak je inkorporować do bieżącej polityki. Tymczasem życzę państwu miłego wieczoru.